i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszych pustynnych przygód minecraftowych. Ze mną Madzia. Cześć. Jej, tak. Jej, jesteśmy znowu. Po raz ostatni. No, dzisiaj czekamy, słuchajcie, na ratunek, a w międzyczasie będziemy sobie ważyć miksturki na drogę, no bo jakby to tak bez picia. Tak, podobno. No. Podobno to idziemy ważyć, aczkolwiek... To gdzie ty idziesz? No tam, nie? Tam. Nie, tam. No. Tam. A to przeniosłaś statyw? No tak, to już ci mówiłam, żebyś miała wszystko pod łapeczką. Ojej, ja nie wiem, faktycznie. Tu ci wszystko przygotowałam, tutaj Teo się doedukowała w tej kwestii. Troszkę. Tak, i słuchajcie, nie odbudowaliśmy samolotu, nie odkopałyśmy go, bo tak w sumie stwierdziłyśmy, że na Creative to nam się nie godzi, bo my tutaj takie trudy życia zniosłyśmy, że Creative'em gardzimy. O, i samolot jest taki, jaki był. Ej, ale jedna sprawa, bo tu jest płomienny proszek wychodzi z tych pałeczek. A my miałyśmy mieć złoty proszek. Ale to jest zasilanie, musi być coś. Wiesz, ogień, że palisz, nie? No, ale... Ale ty masz mieć ten z glowstone'a, czy z tej? Z glowstone'a muszę mieć do plusa, o. Do ciebie. Dziękuję. Special for you. Dobra, czekaj, to ja sobie może golna tak na dobry początek. Czekajcie, bo ja nie umiem, boję się. Mam dać butelkę. Dajesz butelkę i dajesz brodawkę, żeby wyszła mikstura klarowna. Jakoś tak, jak ci się uniosła. Pokaż. Nie, może to tu? Nie, tu. No tu. To było od razu wszystkie trzy zapełnić na dole. Masz. O, dorzuciła. No. A i tu się robi sprawie, bo ja nigdy, tak, ja nigdy nie robiłam. Widzisz, to taka dziewica trochę. No. No i zaraz będzie klarowna i potem dodajemy tego twojego ananasa, w sensie melona. To już? Klarowna. No już. Wszystkie, dobra. No. I teraz jak zrobisz, to dwie zabierzemy i trzeba jeszcze jedno będzie przeklarować, żeby mieć dwie zwykłe i dwie te. I do tego potem trzeba niby proszek dorzucić. No to tu tak twierdziłeś. Teoretycznie. A jak popsuję? No to trudno. Dzisiaj jeszcze, słuchajcie, na ruiny jedziemy, bo tam już dawno, dawno temu pisaliście, że tam w ruinach coś zostawiłyśmy, więc pójdziemy to sprawdzić. Zobacz, jest leczenie. Dobra, ja już te dwie zabrałam. Dobra, ja dorobię tą jedną z brodawką. To masz, o, wsadzę brodawkę. Ale fajnie to jest, że można tak na taki koop, nie? No, fajnie to, że w końcu możesz podglądać, nie tak jak w skrzynkach, że tylko jedna osoba widzi. I w ogóle, że z jednego melona wyszły trzy te. Z jednego poszło? No, trzy melony zostały. No to super. Ja się tak martwiłam o melona, że zbraknie. Dobra, to i w sumie z jednej brodawki wyszły też trzy butelki. No i super. Dobra, wsadzaj tam. Nie, teraz robimy jeszcze jedno leczenie. No. I tamtą trzeba wsadzić i dopiero ten pył. O, jak coś u nas na terze, glostałem pod dostatkiem. Się wróci. Bo chyba nie redstone i nie pro. Nie, jest napisane, że miał być złoty proszek, więc to jest ten goldstone, nie? Mhm. Dobra. Dodawaj jeszcze tą drugą. O. Dawaj trzecią. A po co trzecią, jak mamy mieć po dwie na łapek? No to po dwie. No to po dwie, ja mam dwie leczenia i ty teraz dwie drugie robisz. No dobra. No. Potem się wymienimy, ja ci tamtą oddam jedną. A ja nie wiem, czy ja chcę, ja bym miała te dwie silniejsze. A to, no, no to w sumie dobra. Nie, no żartuję. Zaraz zobaczymy, co z tego wyrośnie. No, boję się. To tak jak masz robić ciasto drożdżowe i się martwisz, czy wyrośnie. Jest! Jest leczenie drugie. Weź sobie tą butelkę od razu. To masz to. Okej. Okej. Teraz to mogę podstawiać. Tak. Dobra, ja może jeszcze sobie ze dwie flaszki wezmę, bo chyba mamy, nie? W ogóle, wiesz co, u nas tutaj został alkohol. Ale że to jest tylko jedna butelka, to ja nie wiem, czy to się opłaca brać, nie? Na jedną osobę. No to pij, moja droga. A czemu ja? A czemu nie? No, a jak się robi alkohol? To jest mikstura spowolnienia, podejrzewam ją nazwana jako alkohol. Tak, spowolnienie 1,30. Aha. Po zastosowaniu 15, minus 15 szybkości. Nie, to mnie chyba wystarczy mojej klątwy na mnie, także... A ja mam tylko pech. Ja mam wszystko, co daje dobrodziejstwo tej gry, także... Już? No. Głodek też? No. To chodź, ja ci coś dam w takim razie. Nie wiem, czy wzięłaś.
O, mam. Patrz, jakie ładne kotlety. O ja, cię mięsko. Wzięłam se ryby. A to ja wcześniej. Też mam gdzieś. Ej, to ty moje ryby zabrała? No te, co no tam moje, były upieczone. Sosie, bo tam było 9. Nie, było 18. A to zostały 2 łososie. Nie, to nie łososie, ja wzięłam dorsze. Gdzie moje ryby się podziały? Nie wiem. Czekaj, chyba wiem, gdzie je zostawiłam przez przypadek. Jezu, kto głupi te ogniska tak porozstawiał? Ja nie wiem. No, to też nie wiem. Komu zimno było. Jest mój łosoś, dobra, mam łososia. Przepraszam, że cię obwiniłam, że mi zabrałaś. Już mnie tutaj, od złodziejów rybów. Rybokrat. Najwięcej nałowiłaś i teraz zabrałaś. Rybokrat. Gdzie ty jesteś? No po osła przyszłam. A, naszego osła z upgrade'em. Przyszłam. Jak mamy gdzieś iść jeszcze? No idziemy, idziemy. Ej, czekaj, nie ta ściana. A w ogóle widziałeś, jaki ładny mur robię? Śliczny, kaktusowy. Jakby było więcej, słuchaj, to bym go takiego podwójnego zrobiła jak na Wild Westie, no tylko, że trzeba byłoby drewniany wtedy jeszcze przesunąć. Tylko wtedy by trzeba zrobić przejście na 4 dla mnie, żeby Wiesz mi się co? Moje biodra zmieściły. Chodź, weźmiemy sobie po łóżeczku. Mówisz? No, bo ja tam nie wiem, ile nam tam zajdzie i w ogóle, czy my tu wrócimy. I co to twojego osła pilnuje? Gapi się na mnie. Znowu się gapi. Boże, masz łącznie 35 śmierci. Tak, ten. A ja 19. Co temu osłu? Czemu on płonie? Boż to gorący osioł do ruin jest. O, masz, wykąp się. Chwilę, że biedny osioł. Jak osła się naprawia? Nie wiem. Daj mu miksturkę leczniczą. A jakbyś miał tą miotaną, to by się palnęło go. A żeby miotaną zrobić, to trzeba ten, proch skrypera dać. Tak? Mhm. To ja pamiętam z mojego miksturowania. No, a redstone się daje do wydłużenia chyba czasu? Okej. Okay. No ja miałam dylemat, czy zrobić tą miksturkę regeneracyjną, czy zrobić miksturę życia. Bo w opisie jest mikstura lecznicza, a tak naprawdę obie są lecznicze, nie? No tak, tylko że do jednej idzie łzy gasta, a my łzy gasta nie mieliśmy. A do drugiej prawda? Jest melon, no. No właśnie, a hodowlę melonów miałyśmy, więc. Więc tak. Dobra, już chyba widzę te ruiny. No, tylko ciekawe, co tam jest. Ale mi się wydaje, albo mój osioł sam się leczy. Możliwe. To ci osioł. Nie wiem, coś tu mówili, że coś tu przegapiliśmy. Osioł, zejdź na dół. Icha, icha. Jedź. No doniczki są, no to chyba o doniczki się nie rozchodziło, prawda? Może jest jakaś skrzynka. No tu coś hałasuje, czy nie hałasuje? A tam w środku? No ale gdzie w środku? To trzeba kopać. Nie, no tutaj było przejście. O, no tu. Gdzie jesteś? Na górze. No to na dół. Gdzie na dół? No, tam od osła strony. No, widzę cię. No. Wezmę po pochodni. A. No widzisz? To była pajęczyna, no ale co więcej? Ła, bo mnie już głód bije. O. A ja właśnie nie pamiętam, czy było napisane, że tutaj coś jest. Ja jeszcze zaraz górę przyteguję, tylko chodź spać. Bo już noc, w ogóle ja chyba też spragniona jestem. Nie ma tak jak spać na środku pustyni. Wiesz, ważne, że samotnie, nie? Że nie ma potworów. Też powinnam się napić, czy nie? Nie widzę. Właśnie ja tak profilaktycznie widzę. Się napiłam. Aha. Jest! Okej, okay, okej. Okay. Ja to zawsze muszę znaleźć, nie z tej strony, co trzeba, prawda? A, samorodki jest? Złote. O. I też brodawki, a my brodawki mieliśmy z tego. Z neteru. No. Ale fajnie. No i woda oczywiście, nie? No to już sobie tutaj wziąłem. No, więc mieli widzowie rację, że tu jednak coś jest, no. A myśmy tylko wzięły kwiatki z doniczek, czy coś tam? Czy doniczkę samą? Były. Nie, grzyby. O, no okej.
No, 8 mi się leczy. Już ma pół serduszka. To co, wracamy? No, my wracamy do domu. W sumie, nie wiem, ten ratunek przyjdzie po nas pod tą, pod wieżę, czy gdzie? Nie mam pojęcia. Nie? Nie, chyba nie. Ciekawe, jak to będzie wyglądać w ogóle. Ja bym się nie dziwiła, gdyby cała mapa wybuchła. Kabum. Ale mi ratunek? No ja, no, dokończę naszą męczarnię na pustyni. No niby tak. Bo się miałam pytać, czy ja dobrze jadę. No dobrze. Zaraz wypakuję mi się z tego wszystkiego, co tam teraz wzięłaś te samorodki złota? Wzięłam. A, no, to zostawiłem sobie to w wiosce i pojedziemy tam po wieżę. Będziemy czekać. I tak myślę, że możemy sobie zrobić takie kółko od tej lewej strony i tak powspominać, co się działo tutaj. Można, jak najbardziej. Taki, wiesz, czas wspomnień. No, właśnie się. Regeneruj się, jedno serduszko ci zostało. Jedziesz? Znaczy, no, ja wypakowałam rzeczy i chciałam wsiąść z powrotem na osła, nie? Aha, bo ja osła do siebie zapakowałam, nie? Do siebie, w sensie do domu. Aha, ja go gdzieś tu zostawiłam i oczywiście 2 minuty go na oku nie miałam, już uciekł. A tu jest, dobra. No dobra, to ja chyba wszystko mam. Dobra, to ja wracam po swojego. Tych krówek tyle nahodowałam, a i tak ziemniaczorami się żywimy. A ja ostatnio też wybiłam krowy. No to te kotlety są stąd, skąd ty, no. Aha. Je piekłeś, nie? Okej. Okay. Ale co, tędy przejedziemy, tak od tej strony? Czekaj, bo wyszłam drugą stroną, żeby pozamykać. Aha, okej. Okay. Już idę. Ja już tu poczekam. Lecim. Lecim. Pierwsze co od razu, jak tędy idziemy, to mi się kojarzy, że tutaj była zaraz niedaleko oaza. I nie wiedzieć skąd, ja sobie uroiłam, że tam było drzewo brzozowe. A, no tak, ta druga nasza palma znaleziona. Tak. A i z tej drugiej to w ogóle żadna sadzonka nie wypadła. Nie byłam rozczarowana. Mhm. A tutaj, na tych górach z tamtej strony, zresztą z tej tutaj też widać jeden samotny kobyl. Musimy łaziły sprawdzać, co to jest. Okazało się, że to granica mapy. Tak, zgadza się. A miałyśmy nadzieję, że coś wielkiego tam będzie. Tak. A to jest moje pierwsze znalezisko tak naprawdę. Świątynia? Tak, tam a la Petra, nie? Mnie się z Petrą kojarzy w tej skale. Pierwsze... Ja to nic nie znalazłam pierwsze. Ciemność znalazłam. Pierwsza rzecz, którą znalazłam właśnie zaraz po pierwszym odcinku, jak zwiedzałam mapę, zobaczyć co jest grane, to właśnie było tutaj. Ale no ładne jest. No jest, jest. A to są lampy tutaj, czy to jest diament? To jest latarnia morska. A, ten taka co słup tej, słup światła daje? Tak. Aha. Bo jest no. Ten, teraz są te podwodne twierdze, nie? Mhm. Z tymi pluskwami. No i właśnie tam są pryzmaryny i możesz sobie przerabiać właśnie z pokruszony pryzmaryn, nie, zwykły pryzmaryn, są cegły pryzmarynowe, jest ciemny pryzmaryn i właśnie latarnia morska. Okej. Okay. A, już widać labirynt na horyzoncie. A no, tam jest. Ja w ogóle pamiętam, znajdując tą mapę, stwierdziłam, że ona będzie dość krótka i taka w sumie prosta, nie? A właśnie zasad nie doczytałam i stąd moje zdziwienie, że o Boże, ja ociemniałam, o Jezu, mi się pić chce. Tak. Umarłam, bo byłam spragniona. A tak. A dlaczego ja w ogóle umarłam? Dla mnie w ogóle masakra jest z tym głodem. Po prostu to jest taka klątwa, że ja pierdziu, ale... Z drugiej strony super, bo ja na początku strasznie się irytowałam tym głodem samym w sobie. Reszta była okej, okay, ale to, że musisz ciągle jeść w początkowym tak stadium ja gry. Idziesz zobaczyć, czy wykopałyśmy złoto? Nie, bo musiałam zobaczyć, co to jest. Oto, już ci pokazuję. Oto. A. To jest blok lazurytu. Że w początkowym stadium gry, jak nie masz dostępu do dobrego źródła jedzenia, to jest po prostu masakra, nie? Tak. No ale z drugiej strony mobilizuje trochę do tego, żeby nie ginąć.
No też właśnie, te klątwy, to wszystko, nie? Dlatego w sumie uważam, że to jest duży plus dla tej mapki. O, a ja nie wiem jeszcze skąd uroiło mi się, że o tutaj w tym miejscu gdzieś był kaktus. I ja tędy tyle razy przyjeżdżałam, go szukałam. No to potem wyszło, że tu żadnego kaktusa nie było. O, i nasze pierwsze źródło nieskończone wody. Tak, tutaj jak ja przyjeżdżałam, czerpałam tą wodę. Tak. Nie stać nas było na wiaderko, a jak już było stać, to co byśmy miały zrobić? Kowadło czy jeszcze coś tam innego? I stwierdziłam, że dobra, poświęcę żelazo i zrobię wiaderko, zdobędę zombie. Gdzie pojechał? A tu jest. No to jest tam. No, też było fajnie. O, tam jeszcze spawner stoi. Tak, tak, jeden został, ale nic się nie spawnuje z niego. Ale to było fajne, to już był taki punkt kulminacyjny, w którym naprawdę poczułyśmy, że coś żeśmy osiągnęły, nie? Mhm, że dajemy radę, nie? Że będziemy żyć, będzie dobrze. Tak, ja tu później w tym miejscu, tam po drugiej stronie, od spodu z... Au, dobra, czekaj, bo mnie znowu bije. Wykopywałam kobla. Tam było wejście no tak. takie za ścianą i stamtąd wzięłam tego kobla, którego mi wcale nie naliczyło, nie? Bo wiesz co, myśmy potem z Pietruszkiem doszli, że liczniki były dodawane później już, wiesz? No i wtedy nie naliczyliśmy. Chodź, teraz sobie odbijemy tak od naszej wioski i zrobimy kółko w drugą stronę. Okej. Bo jeszcze chyba to było pierwsze nasze znalezisko, szkielet dinozaura, czy tam smoka, czy czegoś innego? Tak, to znaczy, mówię, no moje była ta świątynia, ale jadąc do świątyni chyba żeśmy pomyliły drogę, tak mi się wydaje. I trafiłyśmy wtedy na ten szkielet, czy jakoś tak to było, że w każdym no, razie... No i zaraz wtedy osły też znalazłyśmy. Tak, też to była pierwsza rzecz, w której byłyśmy razem, poza naszą wioską. Albo to nie było tak, że ty przed nagraniem powiedziałeś, że znalazłeś świątynię i szkielet i gdzie idziemy? Nie pamiętam, nie pamiętam. Szkieletu. Tak, mój system wartości. Wiem, że byłyśmy tam właśnie jako w pierwszym miejscu razem, nie? Po wyjściu z wioski. Mm-hmm. A potem, oj, we're almost there. 15 dni. Wytrzymaj jeszcze jeden dzień. Okej, okay, czyli... Widzimy się jutro. No to super. tak, że... Boże... A, jeszcze widzowie nam mówili, że pod osłami coś jest, żeśmy nam one przekopywały, tak. Nie? No, a później jak myśmy zgubiły slime bloki, bo chciałyśmy przyciągnąć zwierzęta, a nie pomyślałyśmy, że żarcie można je zwabić, nie? No, dokładnie. I tutaj w ogóle chyba generator znalazłyśmy, nie? Tak, tak. W tej wiosce, gdzie były osły. I nie ma, ani grama szkieletu nie zostało. No, i ja pamiętam, gdzie tylko rozbierałam. Wytargałam do domu. No, też fajnie. Pierwsze znalezisko właśnie. O, tu jeszcze jeden samotny osioł jest. Dlaczego tylko jeden? Powinien Nie, być dwa. Nie, jest drugi. No. No bo myśmy jej tak zakopały, biedne osły siedzą teraz tam. I czekaj, w tą stronę już nic nie było. No, to jest granica. I też z koblem w ścianie. Tak, widać o kobla. W ogóle potem, jak zbierałam piasek, żeby naszą oazę jakoś tak ogarnąć, to tam rozbierałam jedną górę, która była koło nas i się okazało, że tak naprawdę cała baza tej konstrukcji terenu tutaj jest zrobiona na koblu i przysypana piaskiem. Aha. I cały szkielet jest koblowy i to wszystko jest zasypane ilomaś tam warstwami piasku, no nie? Mhm. Więc jak kosiłam górę, żeby teren był troszkę bardziej płaski w tym miejscu, to wyszło szydło z worka. No i nasze ruiny, które dzisiaj byłyśmy, odwiedziłyśmy i znalazłyśmy, co trzeba. No, ciekawe, czy jest tu coś jeszcze, wiesz. Kiedy patrzę, gdzie jest słońce. Czy już znowu jest noc? No, tak to wychodzi chyba. Zrobimy nie, sobie jak tu przerwę, szybko. Co? No, to chodź się tutaj kimniem znowu, tak jak ostatnio. Jeszcze nie. Miałam pytać, co ty tak wiecznie głodna, a ty przecież na klątwie. No. Leżemy. Boże, nasze osoby na nas się patrzą, to jest dziwne. No. O tym samym pomyślałam. Ale w sumie taka drastyczna dość ta seria była. Kuba zginął na samym początku. Nawet mapę nie zobaczył.
My potem też ginęłyśmy, głodowałyśmy, cierpiałyśmy. To prawda. Ale mimo wszystko dosyć krótka. Natomiast chyba tak naprawdę z każdej dziedziny Minecraftowej wykorzystane były opcje. I trzeba było coś znaleźć, i trzeba było coś wykopać, i trzeba było coś stworzyć. I udać się do Netheru i jeszcze mikstury zrobić, także w sumie z każdej dziedziny trzeba było na farmach coś wyhodować, tak? Ale wiesz, fajnie. Jeszcze to było fajne i niesamowite właśnie motyw, słuchaj, auć, siedziosiu. Motyw właśnie z tymi command blockami, że masz uleczyć się tylko z tych klątw, nie uleczysz się przecież mlekiem, musi być złote jabłko, nie? No właśnie te zasady były genialne. Zgadza się. Czekaj, tylko zamykam, niech te osły nam nie uciekną tu. I tędy chyba głąb nie ucieknie. Już to głąb, on może uciec. O, tam nie doskoczy sam. No to co, to chyba tu będziemy czekać na ratunek, nie? No, tak myślę. A w ogóle to nasze zdobywanie żelaza, jak widzowie nam pisali, gdzie, co i jak. Tak, tak. O, skrzynka pusta. Jest jakiś. Tu jeszcze pajęczyny. Też niepozbierane. A to myśmy tak z tymi pająkami wojowały, nie? Żeby mieć na łóżka na początku. No. Było. I do dzisiaj nie wiemy, co z tymi niedźwiedziami. Ale no co ma być? No żyją sobie w tym samolocie. No ale że wiesz, do niczego tak naprawdę nam się nie przydały, nie? Tak teraz się zastanawiałam, czy na nich można jeździć, ale chyba nie. Nie wiem, może to miały być nasze maskotki tak w trudnych chwilach, że wiesz, jak smutno, to się przytul. No, może. No nie wiem, no. Jakoś tak wiesz. Ale to tak samo króliki też masz. Jeszcze nieco, że się zdublowały tam i siedziały razem, o. Tak, a wyglądały tak jakby były samotne, nie? Tak, i to i tak się nie przydały. Sobie tak, wiesz, ma być ratunek, to tak posprzątam. Właśnie o tym chciałam mówić, sprzątasz? No, żeby wiochy nie było. Nie ma tu gdzieś więcej czegoś? A tam jeszcze porosło. Mówili, że na następny dzień przylecą, nie? Chyba tak po południu, to tak myślę, że za jakieś 5 minut to powinno nastąpić. No, zobaczymy. Dobra, krzaczki może niech zostaną. Nie mam nożyczek, żeby je zbić, żeby zostały na później. A najgorsze to chyba było opanowanie naszego starego samolotu, nie? Chyba tak. Tam była wieczna apokalipsa po prostu. Tak. Tam wiecznie coś się działo, coś się musiało dziać. I też w końcu się wkurzyłam, mówię, zablokuję tą jedną część, zabuduję, żeby można było przejść, nie? Może 32 nitki zabrałam, nie? No to nieźle. O, jeszcze jedną lampę znalazłam pod spodem. W sumie jakby tutaj to wszystko porozbierać, to by było na samolot, nie? Może tak, jakby wziąć te składniki stąd, to można by tamten odbudować. Ale biorąc pod uwagę, ile zajęło mi odkopywanie tej połówki, to chyba jednak nie chciałoby mi się... Znaczy, cieszę się, że nie ma tego zadania. No, tak, tak to ujmę. Samolot. Tak. W sumie jak jeździłyśmy, to nie głodniałam. Teraz zaczęłam coś robić, to od razu człowiek spragniony, głodny. Nie, ale serio się zastanawiam, czy nam ten mapa nie wybuchnie. My tu tak sprzątamy, oni by nam zrobili kuku. No. Słuchaj, może zróbmy tutaj cięcie i poczekamy na ratunek, aż się pojawi. Możemy, jak najbardziej. Dobrze. To widzimy się za chwilkę. Tak. Wow! Jej! Co się dzieje? Ej, gdzie my jesteśmy? Czemu jestem w ciemnej? Ej! Ała! O!
Przyjechała autka po nas. Ale patrz, to Karim. Karim. Siema, Abdul. Wow. Okej. Okay. O, możemy wsiąść? O, ja też chcę, ja też Ej, chcę. Ej, tu jest zegarek. Au. Wow. Au. Congratulations. Jej, udało się. I twarz udało mamy się. Oj. I mamy łóżko skaczące, można po materacu patrzeć z radości, poskakać czekaj. Po łóżku. Jest to? Jest to? Jest! Au. Wii. Gdzie ty jesteś? Skoczyłaś we mnie i zrobiło się niezręcznie. Oj, przepraszam. Jej! O, ale fajnie. Czekaj, tam są jakieś tabliczki, które przeczytam. Tutaj też. Thank you for your sacrifice. Dotalop Kazikan. No. Ty co masz? The creator Nexarus. A. Tak? May he be wise and tolerable. May he be grand and glorious. I budowniczy mapy, nie? Jej! Jeju, jak się udało. Ale jakie fajne zakończenie, zawsze wiecie. Sami wysadzamy mapę, sami wszystko tutaj, wiecie, jeszcze latamy sobie coś, a tutaj takie i fajnie przynieśli nas do pokoju, podziękowali, no takie miłe. No, to prawda, tak wyglądamy, tak drzwi nie ma, jakby trochę kwarantanna była, ale spoko. A co tu jest napisane? No wiesz, tyle słuchaj, co... We've got a YouTube channel. Of course, Steph. Tyle, co byśmy na tej pustyni były, to piasek nie powiem, gdzie my możemy mieć. To lepiej, żeby nas troszkę tutaj, wiesz. Czekaj, to jest to. Tylko, że się nie pokazał YouTube channel, niestety. To może za chwilę się pojawi. No. Ale fajne, fajne zakończenie. W ogóle tak. Fajna, nietypowa mapa. Po raz pierwszy taką nagrywałam. Właśnie, że miałam wrażenie, że ktoś jest nade mną odgórnie, taki Big Brother troszkę, nie? Że, mm-hmm. no, że te komendy, to, że musimy dbać właśnie o tym, co wcześniej mówiłyśmy, o napicie się, na jedzenie, nie? Jakieś właśnie, o tutaj coś aktywowałyśmy, czekamy na ratunek. No, to było fajne. Ale w ogóle fajnie, bo ja cały czas myślałam o jakimś samolocie. Ja albo też. Po prostu, że wiesz, nas przeniesie. A tu jednak była ta akcja z tymi samochodzikami, tak. Super, fajnie. Ja się spodziewałam jakiegoś samolotu z nieba, to wow. No, zupełnie inne to rozwiązanie, to. Mega. Fajnie, bo jak coś mapkę serdecznie polecamy, chociaż tak. Nieraz pisaliście, że graliście, więc wiecie, że było też super. No, jeszcze dobry ziemniaczek na koniec. I jeszcze dziękujemy Pietruszkowi za pomoc tak, w ustawianiu naprawdę wszystkiego. Tak, tutaj, tak, natrudził nas, musiał znosić, więc my bardzo serdecznie nasze marudzenie. Tak, i serdeczna łapka w górę dla Pietruszka. Tak. Jak najbardziej. No i co? Ja się bawiłam świetnie. Ja no, oczywiście to nie pierwsza i nie ostatnia mapka, jak myślę. Mm-hmm. Aczkolwiek szczerze, będzie ją ciężko pobić. Tak, też mi się tak wydaje. Bo jest naprawdę, naprawdę fajne. Bawiłam się rewelacyjnie i mówię, nawet za to irytowanie się, to wszystko było zrobione ze smakiem i na odpowiednim poziomie. O. No, dokładnie. Zgadzam się z tym. No. To chyba tyle. No to co, trzeba kończyć. No to cóż, my bardzo serdecznie dziękujemy, że byliście z nami przez całą serię, że nam pomagaliście, komentowaliście. I cóż, zapraszamy na inne nasze serie i do Teo, i do mnie na kanał. Tak, zapraszamy serdecznie i dziękujemy, że byliście z nami. Dziękujemy. Pa, pa. Pa.